Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Kywojak. A to jest drugi odcinek naszej serii do City Skylines. Na tym etapie, żeście moi drodzy zakończyli odcinek poprzedni, nic się tutaj nie zmieniło. Czemu tutaj tak jest? A, bo to jest wysypisko, no dobra. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że powoli... tu mam jakieś unikatowe budowle, to po co to? Unikatowe budowle, no to nie jest mi potrzebne. Ja jakąś tutaj rozbudowę muszę sieci dróg, bo powoli kończy mi się jakieś tutaj miejsce, czy też... Znaczy, gdzie tutaj by ludzi zasiedlić? Teraz powinniśmy stać się niewielkim miasteczkiem. Tutaj nam się wszystko ładnie rozbudowywuje, także z tym problemu być nie powinno. Niewielkie miasteczko. Więc tak. Ja się zastanawiam, czy by tej pożyczki nie spłacić. A spłaćmy sobie tą pożyczkę, może troszeczkę to nasze zadłużenie zmaleje. Chociaż wiem, teraz podejrzewam spory błąd, bo nie wybuduję teraz nowej drogi, więc weźmy ją jeszcze raz. Tak akurat żeby było. Żeby w miarę tak unikać tych wydatków. Tutaj będę musiał poświęcić domy mieszkalne. Trochę mi państwo mają za złe. Ale tak, tu jest sieć energetyczna, ale to tam jej nie przeszkadza. Tak prosto żeby było. A jeszcze tutaj tak pociągniemy tak na granicy i tutaj. I teraz będą jaja z wodą. No już brak funduszy, zobaczcie. To nie szkodzi, to... Tutaj zrobimy sobie mieszkalne rejony. Chciałbym wziąć drugą pożyczkę na 60, a tą na 19 spłacić, o. I tak będziemy sobie funkcjonować. Dobra. Problem znowu z prądem widzę, że jest. Ale dobra, dokończmy tutaj budowę kolejnej dzielnicy mieszkaniowej. Nie, tutaj jednak znowu bym zrobił handlowe, żeby tak oddzielić te fabryki od domów mieszkalnych. A tu jest ulica. To zrobimy tak, Karolinę Adamczyk zrobimy. Proszę bardzo. Znowu są jakieś jaja z prądem, ja nie wiem. Czy bym znowu musiał zwiększyć budżet na prąd? Albo nie, wiecie co? Tu postawię kolejny wiatrak. No, państwo mi mają trochę za złe, no ale... a kolejny... A, to hałas jest od wiatraka, poważnie. A kolejny jeszcze tutaj. No i już powinien być problem zażegnany, tu się... A nie, tak zniknął symbol, to myślałem, że to ktoś się powoli zaczął budować. Ulica za torze. Tak, jak może zostać. Bo też tak sobie byłby delikatny ten budżet na prąd obniżyć. Mamy odrobinę więcej już wiatraków. Mamy już powoli do dyspozycji, zaczynamy mieć jakieś takie place zabaw i tego typu rzeczy. Więc postawmy to na przykład tutaj, to jest taki zdmuchanym zamkiem. I jeszcze tutaj taki mały plac zabaw. Proszę bardzo. Tak to wszystko się prezentuje. Znowu problem z... Ja nie wiem co to jest, czy ten pont aż tyle potrzebuje wkładu.
No dobrze, ile tam nam zostało do kolejnego etapu? 2400 do rozwojowego miasteczka. Ja już będziemy mogli sobie na przykład autobusy, jakąś turbinę wiatrową, ale to jest... Jakaś tam była do postawienia na wodzie, tylko ja kompletnie nie pamiętam, czy to ta, czy to jakaś inna. Znaczy chyba, jak się nie mylę, bo gdzieś tam oglądałem tą grę kiedyś na YouTubie i... Chyba było coś takiego, ale proszę mnie poprawić, jak się mylę, bo tak... Coś tam kojarzę, że było, ale nie jestem akurat tego pewien. Ludzie, macie wiatraki, to jeszcze wam mało tego prądu jest, no. Postawmy tutaj, przy fabrykach, bo tu jest wieczny problem z tym prądem. I tutaj. I koniec tematu, już nic nie będzie. No. Tu tam się ludzie budują, znaczy nie, to akurat są tereny handlowe. Dobrze, tutaj... Już nie wiem co robić, przyznam szczerze, bo tak, no miejsce na razie muszę oszczędzać, żeby jakoś tak szybko nie zakończyła się moja przygoda bankructwem. Co tu macie z tym prądem? Ja naprawdę nie wiem. Dobra, mamy sporo zysku, ale to jeszcze nie to. Coś z tym tutaj prądem jeszcze nie jest tak, jak powinno być. Chyba zwiększmy budżet i tak go trzymajmy na tym poziomie. Chyba, żeby gdzieś tutaj jeszcze jedną gdzieś turbinę postawić, ale... A tu wody nawet nie ma. Co się dzieje w ogóle? A, bo... Co jest? Chyba nie, dosyć, wiecie co? Fakt, że ścieki jeszcze się pojawiły do odprowadzania. Kurde, no. Tak nie chcę kupować tej turbiny, bo zostanie mi półtora, no ponad 1500. Ale coś tu trzeba zrobić z tym prądem, bo to jest jakaś makabra, co się dzieje po prostu. No i co? Stawiamy. I tak mamy sporo zysku, więc w sumie... No i teraz... Może uda się jakoś zażegnać te problemy z tym prądem, bo to jest jakaś masakra po prostu. Co się dzieje. Tutaj ten prąd tak się urywa nagle dziwnie, ale tutaj już do samej wody dopływa. Tu już ze ściekami jest coraz większy problem. Ale zaraz już powinno się to unormować. A działa ta rura, to nie wiem. Tutaj w ogóle przez wodę trochę poleciałem. Nie no, słuchaj, to są jakieś żarty chyba. Płynie prąd, a oni ciągle nie mają prądu. No to... To nie, no to jeszcze jak to tak? O, zaraz się chyba staniemy, nie wiem, jakimś rozwojowym miasteczkiem. Zawidzimy, że mamy duży przypływ ludności. Popróbujemy wtedy jeszcze coś z tym prądem zrobić, bo dostajemy bardzo duży zastrzyk pieniążków. Mamy jeszcze jedną pożyczkę do wzięcia. Ale to nam nie jest na razie potrzebne. Nie wiemy co z tym prądem. No zobaczcie, tu normalnie płynie prąd. Tu. A, już jest, dobra. Zobaczcie, tak tylko pokręciłem wiatraki i od razu prąd poszedł. Tak, tutaj możemy zrobić nową dzielnicę i nazwijmy ją na przykład Wzgórza Partyzan. Kurde. Partyzanckie. No tak jakoś mi, taka jakaś nazwa mi tak przyszła do głowy. Tutaj takie przepisy. Tu. Proszę bardzo. A w Jakubach jeszcze damy zakaz palenia. Bo...
bo to są takie fabryki, wiecie, żeby tam... Znaczy, raczej nie jest to możliwe, bo poza tym ja nie mam żadnych DLC-ków takich na jakieś katastrofy i tego typu rzeczy, ale tak wiecie, tak dla takiego realizmu, żeby niby, że... A tutaj nie ma wody, ciekawe dlaczego. Tak to podziała, czy tam znowu jest jakiś problem z prądem, że prąd nie dochodzi do wody? No już jest okej, wszystko dobre. A, fabryka. Tu mamy rejon handlowy, już z tego co się orientuję, a tu już mamy znowu domki mieszkalne. No tutaj niech sobie ludzie palą. Tutaj też niech sobie palą. Co my tutaj mamy? Co to są te parki rekreacyjne? A to niech tak jeszcze tutaj sobie dodamy parki i rekreacje. I tutaj też. Nie, tu już na tych wzgórzach to nic na razie nie ma. Ale cóż, no te tutaj wiatraczki niech sobie pracują. Nie to kosztuje 1000 tylko. Mały park, który postawimy tutaj. No i mamy wszystko ładnie, ok. Ludzie są zadowoleni, także nie ma chyba problemu. Znowu się zrobiło lekkie zapotrzebowanie na handlowe tereny. Więc tak się zastanawiam, bo tu wszystko jest już... Albo nie, zróbmy to tak. No trochę mi się nie podoba, ja tu tych wiatraków nastawiałem, ale... No tak właśnie ten patch wygląda, no już tu pokazywałem, ale... No jedzie policja i karetka. Więc jeśli chodzi o służby, to na razie mamy wszystko pod kontrolą. Tu już śmieciarka jedzie, będzie tak sobie po drodze zbierała. No mówię, no jestem na razie zadowolony, bo wszystko, te wszystkie służby funkcjonują normalnie. Tutaj strasznie zanieczyszczenie się robi od tych fabryk. Wiesz co, ja ten budynek przesunę tutaj. Zróbmy tutaj takie tych wiatraków jednak, żeby to nie było tak rozproszone. O, w ten sposób, o. No i ładnie to wygląda teraz. Tu prądu państwo nie mają. No i teraz mówię, to jest akurat uzasadnione, bo... o kurde, jak straciłem pieniążków trochę. Nie, to w parku nie ma. Gdzie tu prądu nie ma? W ogóle tu teraz prądu nie ma. O kurde. Brak funduszy. Teraz powinniśmy się ulepszyć. No, już za chwileczkę, za momencik. Więc wybudujemy tą sieć energetyczną. No, jeszcze jeden mieszkaniec. No już. 240, nie wiem ile potrzeba. A 400, o kurde, no to trochę się przeliczyłem, przyznam. To jakoś tak krótko tutaj, o. No zaraz tu prąd powinien być. No coś on tu niechętnie płynie.
Nie, to coś ten prąd tutaj szwankuje. Dobra, moi drodzy, bo to nie jest zabawne, bo ja tutaj zaczynam bankrutować. Chyba zaraz się ulepszymy. Już teraz tak na poważnie. Coś z tym budżetem tutaj, albo podnieść odrobinę podatki. Może spróbuję do 11%. Budżet. No, odrobinę znowu zmniejszę ten prąd. No i widzicie, już wychodzę na plus. Ale tu kurde. No nie, kurde. Tak, majcytuję ten prąd, bo może się w końcu uda. A, tutaj na parki obniżę budżet, bo tak mi się ten taki stratny jest ten, tak, na prąd jednak niech tak zostanie, jaki był. Ja to strasznie dużo ten prąd tutaj zużywa. Bo ciągle musiał podwyższać, bo coś tu tak nie idzie. Dobra, zostawiam ten prąd w spokoju, będę go ewentualnie... Bo tak w sumie, tak, upalić ten prąd. Ciągle zmieniam. No, zaraz jeszcze 3 osoby, już 2. I będziemy, no właśnie, rozwojowym miasteczkiem. Mamy już transport. Nowe przepisy mamy. Drogi, zajezdnię autobusową. Dostaliśmy. Nowe obszary, tak? Tylko kurde, jak tam tą pożyczką naszą wziętą, zaciągniętą? Tak to wygląda. Nie, to zostawmy na razie. No, w końcu się z prądem, kurde, sytuacja uspokoiła, bo naprawdę. Tutaj pociągnę, bo ten odcinek nie ma prądu w ogóle. Jak ktoś by się tutaj chciał wybudować, to nie miałby prądu po prostu. Szkoła średnia. O, ale tu drogie rzeczy są, panie. Gdzieś tu szkoła podstawowa była? Aj, to drogie rzeczy są, no. Też wykształcenie ważna rzecz. A tu jest szkoła podstawowa. To w sumie tą szkołę średnią można by było gdzieś tutaj postawić. Kurde. A tutaj. No i nikomu nic, nikogo nie musiałem przeprowadzać, ani nic. Już uczawy widzimy, już się zlatują, pewnie niechętnie, ale... Ale ważne, gdzie się mają, gdzie do... Ważne, gdzie się... No znowu prąd, no kurde, przecież mnie tu coś rozniesie z tym prądem. Podnosimy budżet. A na parki to w sumie... No dobra, jest okej. Czy bym tutaj musiał kolejny wiatrak postawić? Czy w ogóle trzeba by w końcu jakąś elektrownię zainwestować? Ale zobaczmy, 19 tysięcy. Ją gdzieś tutaj na przykład walnąć. Taką Chociaż to... To może nie być głupi pomysł. Na przykład. Wziąć, zaciągnąć jeszcze pożyczkę na 20 tysięcy. I postawić elektrownię. Chociaż... Może będę mógł wtedy obniżyć budżet na ten prąd. Ale nie chcę tak znowu tych pożyczek tyle nabrać, bo to przecież bez sensu byłoby. Znowu handlowych potrzeba, no. Kurde. Chyba to tutaj handlowy będzie. I tutaj będą handlowe. Proszę bardzo. Tylko gdzie prąd trzeba tam dostarczyć.
Ten odcinek tu jest chyba kompletnie niepotrzebny. Tak, zgadza się. Tylko Kasiola niepotrzebnie leci. Nie, słuchajcie. To z tą elektrownią to może być dobry pomysł. Jeszcze sobie weźmie budżet. No, może jeszcze odrobinkę podniosę podatki. A niech fabryki i centra handlowe trochę więcej płacą. Fajne, podoba mi się to wszystko tutaj. No ja od razu podniosę podatki i zobaczcie, od razu mam znowu trochę zysku więcej. Tak. Mamy już cmentarz za 8 tysięcy. Ale w sumie chyba na razie nie jest to potrzebne, bo jeszcze mi... chociaż... Nie no, na razie tam chyba mam wrażenie większe priorytety niż cmentarz. No dobrze, no dobrze moi drodzy. Ale to w tym odcinku byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wchodźcie na kanał kolejowy i na Instagrama. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Dziękuję jeszcze raz za uwagę.